Dobry, dobry, a to kolejny odcinek z budowy tramwajów. Tym razem krótszy będzie chyba, tak. Ja mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. W poprzednim odcinku w ogóle nie było słychać, więc nie będzie głośno raczej. Więc tak, teraz zaczniemy od czegoś mocnego. Właściwie od najważniejszego. Budowanie zajezdni tramwajowej. I właściwie... Tutaj nie, bo tutaj mogą nawet dalej jakoś przechodzić coś tam. Co? Czemu? Jak mam tu przyjechać coś, jakiś karawan, skoro tu... Co tu się stało? Jak... Gdzie wypadek? Gdzie? Gdzie? Jak on pojechał? Co on jechał tedy, wyleciał przez tą rampę? Ja pierdzielę. Nieważne, choroszczańskie rzeczy się dzieją. W każdym razie, zajezdy, dokładnie. Wiecie co, skoro tu mamy... Nie zmieści mi się. A, kurczę, szkoda. Tak by fajnie do... Ale za to możemy tu doprowadzić jakiś sposób. To możemy dać dalszą drogę, tą większą. Daj mi to, danke. O nie, co ja powiedziałem w tym momencie? Nie jestem niemieckim agentem, spokojnie. I co? Czekajcie, jeszcze tutaj sobie dalej przeprowadzimy tą drogę. No w poprzednim odcinku, nie muszę mówić, tramwaje były budowane, linie tramwajowe. Luźniutki odcinek, jak... Nie powiem co, a właściwie, dobra, mam ograniczony czas, jednak dobra, ale to jakoś mi tak długo nie zajmie. I czekajcie, a tutaj, jakby tutaj zrobić po prostu taką pętlę, o, tramwajową, czyli po prostu odejście torów, to by było ok, chyba tak. No tutaj, co to jest? Co mi się tu zrobiło? Nie podoba mi się to jednak, żartowałem. Jakby tutaj takie odejście od toru zrobić, no. Dobra, to zrobię taką pętlę tramwajową. Chyba tak to działa, bo to są chyba dwukierunkowe. Jak patrzyłem na jakichś odcinkach, to tak. Dobudówkę garażu na razie nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, czemu amerykański? Mam styl europejski, halo. Okej, dobra, naprawiło się, dzięki. Dobra, to tylko na chwilę, miał jakiś lag mózgu prawdopodobnie. No, zdarza się każdemu, wiadomo. Zróbmy tu... A, tu się na środku robi. No i zróbmy tak, żeby tutaj tramwaje jakby wykręcało. Czy to tak będzie działało? Mam nadzieję, że tak. Żeby tu, wiecie, jakoś... Albo wiecie co, albo nie. Skoro tu już może, to... Tutaj oczywiście zrobimy... tu przystanek... Okej. Tutaj kolejne... Okej. Jakby tutaj przystanek zrobić, hej. Zróbmy tu przystanek, dobra? Taka ciekawa okolica bym powiedział, strasznie ciekawa, bardzo mi się to, kurczę, podoba. Dawaj mi podłączenie tu, a i się pasy zrobiło. No i mamy tutaj takie przejście obok zajezdni. No i tutaj autobusy się parkują i hamasują, dziękuję. A tutaj, szkoda gadać, tu się schody zrobiło, a nie wjazd. Jak odjechał, to ja nie mam pojęcia. Jak ten autobus wjedzie, to... O kurde, się w beton wjechał, kurde. Nie było tego, tak? Nie było tego, nikt nie widział, nikt nie słyszał, oczywiście. Na razie tam wtedy nie będą robione żadne trasy tramwajowe. Zrobimy tu przystanek. Tutaj jakoś się chyba nie wykrzaczy za bardzo. Tutaj mają raczej... Tule mają lepsze dojście do tego, więc tutaj nie robimy. Zresztą nie ma niczego zbudowanego, więc właściwie... Po co? Co zrobimy natomiast? Też będzie trzeba trochę jak... A nawet tutaj to... Totalnie obijają to. Autobusy, ja się nie dziwię. Ale tu już zróbmy. I zrobimy ten tutaj przystanek. Tutaj, o. Tu zdecydowanie. Będzie taki trochę szybki. Trochę taki czasem będzie szybki tramwaj. Ale tutaj może być trochę problem z tym, jak widzę. Kiepsko z miejscem jest. A tu zróbmy. Czy tutaj... Aha, tutaj nawet żadna linia autobusowa nie jeździ. No, coś super. Ja nie miałem coś zrobić, ale nic nie zrobiłem. Typowe dosyć na mnie. Tutaj zróbmy jeden, to tutaj zróbmy drugi. Okej. Wow, a tutaj tak to wygląda. Będziemy mieć tak często po środku te przystanki. Dobra, tutaj zróbmy. Tu na pewno. Tu będzie jeszcze przejście trzeba ogarnąć. Ale to za jakiś czas. Tutaj. Tutaj zróbmy jeszcze. Tutaj jeszcze, bo tutaj chyba tu zróbmy. Jeszcze tu. Tutaj jedziemy sobie. No, kolejny. Tutaj okej. Tutaj też kolejny przystanek zróbmy. Oj, mamy wiadukt. Co na wiadukt się tak średnio, więc zróbmy tutaj. O, to jest ten wiadukt, co się wczoraj... Znaczy wczoraj. Wczoraj! W poprzednim filmiku ten ogarniałem. Ja robię tu filmik po filmiku, dlatego się tak śmieję z tego. Wczoraj tego nie robiłem. No i tutaj będzie...
I taki koniec, taki kraniec, co nie? Tutaj zrobimy kolejny. Dawaj. Dzięki. Ojojoj, tu nie ma miejsca. To tragicznie. No tak dosyć ciasno jest to tutaj. Mogę tak powiedzieć. Tak jest ciasno, że musiała aż wybębnić to. No to trochę kiepsko. Troszkę kiepsko. O, i tutaj kolejny przystanek. Tutaj też zrobimy kolejny przystanek. Tutaj już też mamy przystanek, więc no. I tu już wracamy się, okej. Okay. Czy coś obidołem? Chyba nie. Chyba nie. Chubani. Nie pytajcie, czemu chubani. Ksenet będzie wiedział. Tak, pozdrawiam. Tutaj jedziemy tędy. Tutaj się zatrzymujemy. No, ciekawe jak te tramwaje będą działać. Pierwszy raz tutaj korzystam z tych tramwajów. No, zróbmy taką długo do tych rolniczych. Znaczy przejeżdżającą przy... Nie, czy to centrum można nazwać? A, to właściwie może tą... Ale dobra, zostawimy! Bo będzie dalej jechało, więc to zostawimy. Tutaj przy wjeździe do autostrady. I tutaj ukończ trasę. Co? A, czy... Czekaj... Ja bym wolał, żeby to, kurczę, nie jechało tędy, tylko raczej na ten... Mam nadzieję, że się tu nie wykoleją, jak we Wrocławiu. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Dobra, tutaj jedziemy sobie tędy. Jedziemy tutaj dalej. No i skręcamy. No tak trochę objeżdżamy, jak zauważyłem, ale no ok. Na razie tych... O, czekajcie, i jakby tędy... Ej, to by się zrobiło taką obwodniczą trasę strasznie. Na razie to wszystkie trasy będą łączyć się z... Może... Nie, prawie wszystkie. Z dworcem kolejowym. Chociaż tutaj się przydał ten drugi przystanek, bo mogę wykorzystać na ten przystanek, na tą linię. Tutaj, dawaj mi. Łącz się. Nie no, strasznie mi się tak... Kurczę, trasy te tramwajowe podobają, ale to... Szkoda, że ta gra jest tak niedopracowana. Żałuję szczerze, bo... To jest tak dużo fajnych mechanik. O, go anywhere. Już 12 do 20, co? Niedługo zrobimy... Znaczy, ja zrobię tutaj ten... Osiągnięcie. Ja nie mogę, żeby tak długo się zastanawiać, że dać słowem. Czekaj, to by zrobili Mamy za mało pedli? Czekaj, mamy właściwie 3 pedle. Dobra, to wiecie co? To my zrobimy tak, że na razie będą dwie trasy. Znaczy dwie trasy, które mają inny przebieg, ale zaczynają się i w końcu w tym samym miejscu. No i mam nadzieję, że się nie wykoleją oczywiście. No chyba jeszcze zrobimy tylko ostatnią, czwartą. Ojojojojojojojojoj. Co tu chcesz? Co tu chcesz zrobić? Dobra. No znowu się światło buguje, nie mogę. To nie jest grada... się zagapiłem. Gdzie ja jestem? A, jesteśmy tutaj. No tutaj bądź, tutaj łap. No i tedy oczywiście. Dobrze. Jeszcze. To jednak tutaj bardziej jest przydatne ten trójkąt. Poczekajcie, bo tutaj... Nie, bo tutaj... Kurczę. Chyba, wiecie co, na razie wystarczy. Będzie trzeba jeszcze jakoś się do petle dorobić. Ale tutaj pokolorował na różne kolorki. Zużycie małe jest, ale oni muszą się przyzwyczaić. O, ta jest bardzo używana. O, RGB zrobiłem cudownie. No ale ej, fajne są te trawa. O, ktoś korzysta jednak, czyli nie jest aż tak źle. No jacie, tutaj jeszcze jest te takie, no nakładkowe. Znaczy nie nakładkowe, to po prostu, że w dwóch kierunkach może jechać. Jacie. Oje, co ty zrobił? Co ten autobus zrobił? Nie wnikam. Ale dobrze, bo ja tam miałem jeszcze ogarnąć przy tym przystanku przejścia. Ogarniemy to sobie, spokojnie. Robimy sobie tak, że tutaj oczywiście podziemne zrobimy. Żeby było ładnie, elegancko i generalnie cudownie. Będzie to taka strasznie osiedlowy przystanek, jak to można powiedzieć. Ale potrzebny. Czemu nie może się z tym połączyć? A nie, może, okej, okay. No to takie coś zróbmy. No i chyba tutaj... Jeszcze tylko tak zróbmy, żeby zrobić przejście dotąd. I tutaj macie połączenia, o, no mamy ścieżkę, pięknie. Jeszcze czekajcie, gdzie mamy przystanek? Tak jeszcze tutaj by się przydało coś zrobić, przy tym węźle. Mam tutaj nawet jakieś jeszcze... Dobra, chyba dojdą jakoś, mam nadzieję. Może być ciężko, więc ja bym... Może robię często czasem te przystanki? No chyba tak, bo... To właściwie będzie z tego korzystał, skoro tam są pasy.
Więc okej, okay, no wytrzymacie jakoś chyba. No jak na razie nikt z tego nie korzysta niestety, a szkoda. No w ogóle patrzcie, nie no, fajnie to wygląda. Tutaj tramwaj, a tu są pola. No ciekawy, a tam jest śnie... A okej, okay. Ta linia lotnicza, okej. Okay. Jeszcze zobaczmy, czy jeszcze gdzieś jest potrzebne. Tu. Ja bym tu dorobił. Okej. Okay. Okej, okay, chyba jako tako mamy ogarnięte. Tak, o, ciekawe ile ludzi tutaj korzysta. No mamy tutaj... O jacie, co mamy? Przecież żyje w szkole pomaturalnej. O kurde. No właśnie, jak z edukacją? Cześć, wysoka przestrzemstwo... Dobra, hałas to rąba, ale przestępczość, o. Przestrzępczość. Nie, no, po prostu... Zbudujmy tu taką komendę. Okej, okay, okej, okay, taką wielką komendę. Taką mendę wielką. I już chyba powinno być okej. Okay. Już powinno... O, jacie! I zaczęliśmy zarabiać ile? Ja cię kręcę. 266 tysięcy, no i nadal nam nie na coś stać. Więc chyba w następnym odcinku ogarniamy sobie elektryczność. A tam wiecie, wcześniej się starałem o to, że o produkcję, ale jak patrzę na to, to mówię po co. No dobra, poimportuję trochę. Właściwie aż tak nieźle... O, dobra. Bardzo dużo mieszkańców korzysta z tego, ale to 700, wow. I to dopiero początek jest. No żaden turysta nie korzysta z tramwaju, nie wiem dlaczego, a to... A, wiem. Tu chodzi o to, że ci co wyjeżdżają na przykład skądś czy coś, przyjeżdżają, no to zaliczę jako turystów, okej. Okay. Tutaj wyjazd z trasy. Kurczę, fajnie się rozwija nasze miasto, tak jak zwykle. Ciekawe ile tu ludzi czeka. Oj. A brak pojazdów. Ja bym obniżył tylko trochę. Bo czekajcie, ile tutaj chcecie pojazdów? Ja tu zobaczę, przydzielone to dobra, to 4 jak na razie. Musimy trochę obciąć tutaj liczbę. Tutaj to też te 6, okej. Okay. Bo ile mamy pojazdów? 10? 10. Ja bym garaż kupił. O, nie, już nie ma problemu. Pijacie, 1000 osób. Ja pierdzielę. Bardzo fajnie, że chętnie z tego korzystają. O kurczę, ale fajnie wygląda to. Jak ta pętla fajnie wygląda, no patrz, kurczę. Genialnie to wygląda, jakby to przez las przejeżdżało, aż taki le... Dobra, to jest taki las dosyć mocny. Nawet nie widzimy, kto dużo drzew jest tutaj. Ło, wow, strasznie dużo ludzi korzysta, no i współczuję temu mieszkańcowi, ale... O, nędza. Okej. Okay. Nędza. Ta nędza z panelami, no ja wi... I taka nędza, że naprawdę, no nędza... Nie wiem gdzie. Wilanowie. Nędza Wilanowie, tak. Ja cię, strasznie dużo ludzi tutaj czeka. Fajnie się rozwija ten tramwaj. 1500! O kurczaki. No naprawdę fajnie to idzie. No a to dopiero początek. Tutaj ślepe to... Nie no, ale ta pętla to mi przypomina jak Boernerowo w Warszawie. A, dużo skojarzy z Warszawą, ale... I jeszcze te budynki w tle, nie? To jest genialne. To jest... Na miniaturkę się nadaje idealnie. No, patrzcie na to. Czekajcie. No po prostu... Ja zrobię screena. No dobre, to ja nie przedłużam. A to było na tyle bez przedłużania, na razie.